Pierwsza księga Samuela, rozdział drugi, część pierwsza. I modliła się Anna i rzekła: Weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko otwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduje się ze zbawienia Twego. Anna oddała swojego jedynego syna na służbę w świątyni. Rozstawała się z nim, ale mimo to mówiła, że weseli się jej serce. Weseliła się, bo przekonała się, jaka jest moc Boga, jak Bóg może zaradzić wszystkim problemom. Te słowa, wywyższony jest róg mój, można też rozumieć, że zwiększona jest moja moc. Po tym, co się z nią stało, poczuła się mocniejsza. Mówiła, że jej usta są rozwarte nad jej wrogami. No, na pewno myślała o Peninie. Czuła, że zwyciężyła nad nią, bo do tej pory tylko ona rodziła dzieci, a teraz urodziła też Anna. Ale przede wszystkim radowała się ze zbawienia, bo miała tę świadomość, że Bóg ją prowadzi do siebie, do tego, żeby spędziła z Nim wieczność. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Przekonała się, że Bóg jest święty, że nie ma w Nim niczego złego i nikt oprócz Niego nie jest taki. Nazwała Go skałą, czyli przekonała się, że na Nim można się opierać, na Nim można budować. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Mówiła do ludzi, którym się wydawało, że Bóg jest słaby, że można Nim kierować, że są w stanie Nim manipulować. Przypominała, że Bóg wszystko wie i wszystkie nasze uczynki będzie sądził. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Ci, którzy wydają się silni, bez pomocy Boga w końcu przegrają, a ci, którzy ponieśli porażkę, którzy wydają się słabi, którzy się potykali, dostaną moc od Boga i zwyciężą ich. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedemkroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Anna się przekonała, że Bóg może zmienić los każdego człowieka. Tak jak zmienił jej los, tak może zmienić los innych ludzi. Ci, którzy mieli dużo jedzenia, mogą stać się biedakami i odwrotnie. Ona, będąc niepłodną, stała się matką, a ta kobieta, która ma wiele dzieci, może zachorować, może stracić siły. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Bóg jest Panem życia i śmierci i nie tylko może zadać śmierć, ale Anna też wierzyła, że może przywrócić do życia. Pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa, wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne. Albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Bóg też jest Panem wszelkiego bogactwa i daje je temu, komu chce. Od Niego też zależy, czy ktoś będzie szanowany, będzie dostojnikiem, czy będzie nędzarzem. Wspomniała o słupach ziemi, które należą do Boga. Ląd stały. Pod lądem stałym skorupa ziemska jest grubsza niż pod morzami. To prawdopodobnie są te słupy, o których mówiła w natchnieniu. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. To, czy będziemy żyli, czy zginiemy, zależy od Boga w znacznie większym stopniu niż nam się wydaje. Jeżeli Bóg będzie chciał, by człowiek zginął, to jego moc nic mu nie pomoże, a jeżeli będzie chciał go uratować, to uratuje go, nawet kiedy to się będzie wydawać po ludzku niemożliwe. Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Anna wiedziała, że
wielu ludzi zwraca się przeciwko Bogu i zapowiadała, że wszyscy oni poniosą klęskę, że przyjdzie dzień, kiedy cały świat zostanie osądzony i że będzie ktoś, komu Bóg da władzę nad światem, będzie to człowiek, który zostanie namaszczony przez Boga, który będzie Bożym pomazańcem. Wierzyła, że taki ktoś przyjdzie. Gdy kiedyś Pan powróci znów i my też tam będziemy. Gdy kiedyś Pan powróci znów, Gdy święci swój opuszczą grób i my też tam będziemy. Gdy święci swój opuszczą grób, Gdy Boga tron otoczą w grom. I my też tam będziemy, gdy Boga tron otoczą w grom. Gdy księgę swą otworzy Bóg. I my też tam będziemy, gdy księgę swą otworzy Bóg. Gdy po imieniu wezwie Pan. I my też tam będziemy, gdy po imieniu wezwie Pan. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg. I my też.